Cześć, dzisiaj zrobimy sobie podstawową taką kontrę bezpośrednią. Bezpośrednia to znaczy wtedy, kiedy partner atakuje, ja w tym samym czasie staram się go skontrować, czyli odpowiedzieć jakąś techniką. Dzisiaj będzie tak: atak lewy prosty na głowę, broni się lewym prostym na to. Zapraszam, popatrzcie sobie. Jakie tu się nam mogą błędy pojawić? Pierwszy błąd w tej pozycji to jest taki, że zejdę, ale nieodpowiednio nisko. To jest pierwsza rzecz. Wtedy się nadzieję. Druga rzecz jest taka, że on uderzaj, ja się spóźnię z moim zejściem w dół i się też nadzieję na cios. Dwie rzeczy. To, co jest przed chwilą pokazane na filmie, takie ładne, niskie zejście, niemalże jak szermierka, tylko na pięści, to jest typowo zastosowanie do boksu, tak? Dlatego, że jak nisko schodzę w kopanych sztukach walki, gdzie jest kolano, jak zjedę za nisko, ja przeciwnikowi jest łatwo, będzie mnie łatwo uderzyć kolanem w brodę. Więc jeśli mamy kickboxing, tak, to to zejście tak spłycam, bardziej tak lekko na bok, widzicie? Hop, tu uderzę, ok? Wtedy nie jest preferowane takie, takie zejście nisko, bo on może mnie załapać za głowę, tak, i wtedy spokojnie może pracować kolanem, czego byśmy nie chcieli. I o tym też należy pamiętać, w zależności jaką formę uderzanych tu walki ćwiczę. Czy jest to klasyczny boks, czy jakieś rzeczy z kolanami, z kopnięciami. Do zobaczenia.